Witam Państwa serdecznie w środę 9 grudnia ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dziś w wiadomościach opowiemy o dobrych wynikach Gliwic w rankingu Diagnoza Społeczna 2015, a także o zmianach w formule budżetu obywatelskiego oraz warsztatach strojków świątecznych. Tomasz Czoik, zapraszam. Gliwice znalazły się na 6. miejscu w rankingu Diagnoza Społeczna 2015 pod redakcją profesora Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka w kategorii jakości życia oraz na 10. miejscu pod względem zadowolenia mieszkańców. To największy awans w zestawieniu w ciągu ostatnich 4 lat. Z rankingu wynika, że poziom życia w Gliwicach jest najwyższy ze wszystkich przebadanych śląskich miast. Gliwiczanie są też najbardziej zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania w całej aglomeracji. Przy konstruowaniu wskaźników w diagnozie wzięto pod uwagę m.in. kapitał społeczny, poziom materialny mieszkańców, dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny, poziom cywilizacyjny, dobrobyt materialny, stres życiowy i patologie. W przyszłym roku zmienią się zasady naboru wniosków do budżetu miasta na realizację zadań jednorocznych w ramach budżetu obywatelskiego, a także reguły samego głosowania. Gliwiczanie mogą zgłosić swoje uwagi do planowanych zmian podczas konsultacji społecznych, które potrwają do 15 stycznia. Uwagi do projektu można zgłaszać pisemnie w formie papierowej lub drogą elektroniczną na adres urzędu. Dodatkowo odbędą się spotkania informacyjne. Jutro w Łabędach, 5 dni później z kolei w Sośnicy. Mamy już środek tygodnia, a to powoduje, że coraz częściej myślimy o weekendzie. Jeśli chcemy go spędzić kulturalnie, proponujemy już w piątek zajrzeć do Galerii Melina na Częstochowską, gdzie w piątek zostanie otwarta nowa wystawa. Wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. Jeszcze w galerii przy ulicy Częstochowskiej wiszą prace Mai Wizor, która również była zwycięzcą Giepartu Gliwickiego Przeglądu Artystycznego, ale już dzisiaj zmieniamy wystawę na obiekty drugiego zwycięzcy, czyli Mirosława Słomskiego. W piątek zobaczymy obiekt, którego nazwa to Absolut. I to jest nawiązanie do galerii. Po prostu szukałem jakiegoś fajnego nawiązania do tego dziwnego, specyficznego, tej specyficznej nazwy. Absolut to zwieńczenie mojego projektu Obiektarium, który rozpocząłem w 2011 roku. I to jest obiekt specyficzny, przestrzenny. O, już tu widzę miejsce, w którym on będzie wisiał. I jest on jakby syntezą moich poszukiwań artystycznych, filozoficznych, religijnych, ale tak, że tak powiem, bardzo autorsko. I w stylu Złomskiego, także wszystkich zapraszam o 19 w piątek, żeby się przekonać na własne oczy, co to będzie. W filii numer 9 Biblioteki Publicznej odbyły się dziś warsztaty stworzenia stroików świątecznych. Można było poznać tajniki tworzenia tego typu ozdób, a także najnowsze trendy. Chętnych nie brakowało. Najważniejsza jest tutaj dobra zabawa, czyli to, co wszystko, co znajdziemy w lesie, nie wiem, na spacerze, wszystko możemy wykorzystać i tu polecam też wszystkim właśnie taką zabawę. W dobie, kiedy wszystko można kupić w sklepie, wszystko można kupić gotowe, ludziom nadal się chce takie strojki wykonywać? Jak najbardziej, dlatego że no, tak jak mówiłyśmy wcześniej, no, jest to fajna zabawa przede wszystkim i no, jednak ludzie chcą coś robić dla siebie, bo to jednak fajne jest, jeżeli pan przyjdzie do domu i ktoś pana odwiedzi i powie pan, fajnie, super, ja zrobiłem ten stroik, tak? A nie, że po prostu poszedł pan do sklepu i kupił gotowca. Także dużo rzeczy teraz takich jest, no jest moda na handmade, także każdy coś tam gdzieś robi i, no, i to jest naprawdę bardzo fajne. I jest to niepowtarzalne przede wszystkim. Wymagane są jakieś nadzwyczajne zdolności manualne? Niekoniecznie. My tutaj pokazujemy niektóre techniki, dzięki którym po prostu ludziom jest łatwiej robić te stroiki. I no, każdy robi tak, jak mu to wychodzi, tak? No, żeby była radość i po prostu gdzieś tam my też nadzorujemy, gdzieś tu coś wciśniemy, tam coś wciśniemy, żeby też ludzie byli zadowoleni i żeby to naprawdę fajnie też wyglądało. U nas święta wyglądają inaczej, u nas tego jest dużo, tych przygotowań właśnie, tej całej oprawy. Jednak u nas to jeszcze, no jest marketing owszem, ale właśnie to nasze rodzinne działanie jednak w Polsce to jeszcze jest żywe, cały czas trwa i robimy to sami, własnymi rękami bardzo często i ciasta i strojki i choinki, to my.
I to wszystko w dzisiejszych wiadomościach. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, a także w internecie. Zapraszam na sport i prognozę pogody. W niedzielę 20 grudnia odbędzie się pierwszy świąteczny turniej halowy o puchar ŁTS-u Łabędy. W imprezie wystąpią zawodnicy z rocznika 2003 i młodsi z klubów takich jak m.in. Piast Gliwice, Górnik Zabrze, Polonia Bytom czy też z samego ŁTS-u. Zmagania młodych adeptów futbolu odbędą się w hali Łabędź od 10 do 18. Patronat nad imprezą sprawuje Telewizja Imperium. W sobotę o godzinie 10 w parku komunalnym obok stadionu Piasta odbędzie się ostatnia w tym roku gliwicka parkowa prowokacja biegowa. Uczestnicy będą mogli pokonać dystans od 3,5 do ponad 10 km, w zależności od tego, czy zdecydują się na 1, 2 czy 3 okrążenia trasy. Od przyszłego roku zmienia się formuła imprezy. Prowokacja biegowa stanie się bowiem półmaratonem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.